Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na dzisiejszych warsztatach. Z tej strony Patrycja i Ania. Dzisiaj będziemy malować, ale nie używając pędzli. Będziemy do tego używać różnego rodzaju liści. Właśnie mamy tutaj takie przygotowane. Może wyciąg jakieś pokaż? Tak, będziemy je odbijać oraz swoich dłoni. Ja będę malowała stado kolorowych ptaków, a Ania będzie malowała? Stado rybek. Stado rybek, tak? No to super. Dobra, to zaczynamy. Ja sobie może zacznę od użycia właśnie swojej dłoni, a ty, Ania, zaczniesz od listka, tak? Tu mamy farby. Proszę. I właśnie nakładamy sobie kolorową farbę na dłoń. Ja sobie pomieszam różne kolory. Tutaj będę miała fragment zielony. Dalej sobie zrobię czerwony. O, nawet jeszcze na jednym palcu. I na kciuku. Mogłaś pędzlem to. No to. Tu nie? I żółty nakładamy. Trochę się zmieszał z czerwonym i się zrobił pomarańczowy, ale to nic. Dobra, teraz odbiję swoją dłoń. Niestety zielony już wysechł, to poprawię. Nie ma się co przejmować, jak właśnie nam coś wyschnie, można zawsze poprawić. Chodzi o to, żeby się świetnie bawić. Dobra, mamy tutaj takie coś. Teraz jeszcze odbiję fragment dłoni u góry. I to będzie mój ptak. Jakaś może kolorowa papuga. Już wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Tutaj jeszcze wezmę żółtym na palec i zrobię jej dziubek oraz biały, żeby zrobić oczko. Ta-dam! To jest mój kolorowy ptak. Możemy też jeszcze użyć liści, żeby dopełnić. Ania wykonała tutaj obrazek, na którym znajduje się rybka i meduza, tak? Użyła do tego właśnie odbitego liścia i palców. Myślę, że jeszcze możesz tu, Aniu, zrobić jeszcze jedną rybkę. Przy okazji chciałabym wspomnieć o twórcy malarzu Jacksonie Pollocku, który w swojej twórczości odszedł od malarstwa figuratywnego na rzecz tak zwanego malarstwa gestu, czyli action painting. I właśnie jego sposób malowania polegał na tym, że swobodnie rozlewał farbę po płótnie. Dobrze, myślę, że jeszcze trochę poodbijamy różnych listków. Ja może wezmę całą taką gałązkę i ją sobie tu gdzieś odbiję. Pamiętajmy o tym, żeby właśnie tą stroną odbijać, czyli jakby od spodu liścia tam malować farbą, ponieważ są tutaj różne ciekawe żyłowania, które możemy wykorzystać. Farby, które wykorzystujemy, to są po prostu zwykłe farby plakatowe, takie, które myślę, że każdy z was posiada. Myślę, że nasze prace wyszły bardzo kolorowo i ciekawie. Bardzo jesteśmy ciekawe, jak wyszły wasze prace, tak? Chciałabyś zobaczyć, jak inni wykonali. Dziękujemy bardzo za udział w naszych warsztatach. Tymi pracami kończymy nasz cykl i zapraszamy do udziału w różnego rodzaju warsztatach artystycznych w Zakliczyńskim Centrum Kultury. Pa!